Witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj uprawiamy pod pszenicę 30 z agregatem i bronami tam z tyłu. No ogólnie lecimy. Nie będzie za dużo słychać, bo głośno jest. Głośno, o bruzda jakie to ma to mocno. Dobra. Ale ty mi przyjecha, kurde. Pierwszy raz tym agregatem robię, bo nowy kupiłem, znaczy nowy, używany. Skutecznej taktyki na nawracanie nie wymyśliłem, ale jakoś to jest. Ogólnie to płytko jest zrobione nie dlatego, że ściągnik by se rady nie dawał, bo chyba by dawał. Nie testowaliśmy. Ale jest po kukurydzy. I żeby te badyle się za bardzo nie wyciągały po prostu, wiecie, nie? Żeby te badyle się za bardzo nie wyciągały. Ale za dużo też nie będę mówił, no bo po prostu nie będzie mnie słychać, jak bardziej dam gazu. Tak myślę, nie wiem, a wy sens, żebym się dar. No i byście mnie nie słyszeli, bo i tak się już mocno drze. Więc no. Ogi.
nie wiem jak to z wiatrem też będzie, bo pole tu jest na otwartej przestrzeni. No nie wiem jak to będzie z wiatrem, bo pole jest na otwartej przestrzeni i w ogóle. Muszę sobie zobaczyć jak to są te kółka poustawione, bo to mi się wydaje, że to płycie idzie, ale... Tom. O Boże, ja na migaczu cały czas jeżdżę. Dziadek nie wyłączył, dziadek tam siedzi na rowie. Matko Bosko. Na migaczu i no. Wczoraj na wózce tu siałem. No, dzisiaj sobota ogólnie. Dobra. Jakoś pykło to nawrócenie. Co? Nie słyszę. Potem pojadę. Ale tu jeszcze mam. Coś tu się ewidentnie... Dobra. Dobra. Ale 30 kopci, matko bosko.
Jak przed chwilą słyszeliście takie piski, jęki i w ogóle, to od kółek było, ale od którego? Chyba od tamtego to było. Od tamtego kółka to było. Tu wrzucimy to, to też tu wrzucimy. Coś tu trze, ale nic nie zrobimy, tu będzie trzeba nasmarować jeszcze. Chodźcie tą dziabkę, nie wiem, to zrzucę, bo nie wiem, czy to spadnie. Jak wam mówię, tym agregatem robię pierwszy raz w życiu, kupiłem go i po prostu pierwszy raz w życiu nim robię, no. Już kiedyś u tego pana, co nagrywałem, u niego się w kukurydze robiłem, ale to John Deere'em wiadomo. No nie wiem, czy wiadomo, ale... John Deere'em inaczej, o. I na nowszym sprzętem, o tak powiem. Kurde. Mnie tu koła skręciły. Sygnał. Pompa szybciutko go podnosi. No nowa w sumie, nie? Znaczy nowa. No pół roku ma, nie? Trochę wieje wiatr, nie wiem jak to słychać teraz będzie. Łomat to bosko. Będziemy kończyć, myślę, bo już pewno jest pół godziny, tak myślę, no i łapeczkę w górę możecie zostawić, jak wam się spodobało i trzymajcie się do kolejnej, na razie, cześć!